to jest, jest wnętrze gołębnika gołębi dorosłych. Obecnie znajdują się samczyki. Już po zasłużonym programie lotowym mają w tej chwili odpoczynek. Tak to wygląda. Gołąbki nie są puszczane w pary. Są osobno samiczki, osobno samczyki. Mają dostęp cały czas do świeżego powietrza. Mają wybieg. Mogą wyjść sobie i skorzystać z warunków atmosferycznych. Jeśli chodzi o gołębnik, coś możesz podpowiedzieć ewentualnie odnośnie wentylacji? No to wentylacja jest tak skonstruowana, że powietrze wchodzi dołem. Na górze jest kalanica, gąsior uniesiony i szczytem wychodzi. Można nawet zobaczyć, jak wentylacja działa, bo są takie piórka na siatce. To mówią starsi hodowcy. Hodowcy mówią, że jak jest dobra wentylacja, to poznać to po tych właśnie pajęczynkach na siatce. I tak to wygląda. Jak uważasz, ile czasu potrzebuje teraz twój zawodnik na pełną odbudowę, jeśli chodzi o okres lotowy, który się zakończył? To znaczy się o przygotowanie gołębi do pierzenia? Tak. Jak to gołębie, u ciebie? Gołębie, jak się kończy się sezon, wchodzi nowy sezon i gołębie już są przygotowywane do następnego sezonu. Dobra karma, białka, aminokwasy, żeby te gołębie po prostu się dobrze wypierzyły, żeby pióra dobrze wyrosły, bo to białko budulec. Jeżeli nie będzie upierzenia, tak jak wcześniej mówiłem, no to są, nie ma co też oczekiwać cudów od gołębi. Także kąpiele bardzo tutaj wskazane są. Nawet jak są się gołąbki kąpać, to to trzeba robić systematycznie. 2 razy, 3 razy w tygodniu, jak chcą. Ale żeby przynajmniej raz były kąpane. A jeśli chodzi o okres później pracy hodowlanej u ciebie po okresie pierzenia, jak to wygląda? No, gołąbki nie są w tym momencie wtedy otwierane, są zamknięte. Loty się gołębi dorosłych kończą, już gołąbków nie otwieram. Są karmione karmami pierzeniowymi. Aż do końca grudnia, aż się praktycznie wypierzą, jak już zostanie ostatnie lotko wyrośnięte do połowy, to już przechodzę na karmę lżejszą. I teraz jesteśmy w gołębniku. Samiczek. Jest w sumie pusty, ale... Samiczki obecnie przebywają na wolierze. Jest tak w sezonie robione, że samiczki cały dzień spędzają w ciągu dnia miejsce na wolierze, gdzie po prostu mają dostęp do świeżego powietrza. Wieczorem są karmione i siedzą już wtedy tutaj na siodełkach. Tak samo wentylacja jest skonstruowana, że tutaj przodem powietrze wchodzi, górą ucieka, kalanicą są uniesione do góry gąsiory i powietrze ucieka, zużyte. Tak samo jest gołębik nasłoneczniony, gdzie to jest bardzo ważne. W okresie takim jesienno-zimowym, gdzie po prostu każdy promień słońca jest bardzo ważny, bo to jest po prostu zdrowie u gołębi. Słońce to jest zdrowie u gołębi. Czym więcej światła, tym więcej życia. A jeśli chodzi tutaj o nakrycie dachu, to możesz zdradzić ewentualnie... To dachówka jest. Zwykła dachówka. To zwykła dachówka jest. Thank you.